Ciekawe, jakby się prezentował w tych rozgrywkach. On też grywał w Anglii, albo raczej siedział tam na ławce, więc myślę, że ja bym nie lekceważył takiego przeciwnika, szczególnie takiego, który w tym pucharze jest. I też nie deprecjonuje tych rozgrywek. Widzieliśmy chociażby po Lechu Poznań, że w tych pucharach też się zdarzają bardzo dobre mecze na wysokim poziomie. Oczywiście w tym rankingu bogatych to nie jest ten najbardziej sexy puchar, bo tutaj, że tak powiem, o jego pozycję decyduje przede wszystkim to, że tam się dużo mniej zarabia w stosunku do Ligi Europy, a już na pewno w stosunku do Ligi Mistrzów, ale ja się wychowałem na pucharach, w których były trzy albo nawet cztery tego rodzaju rywalizacje, te trzy podstawowe. I pamiętam, że ten puchar UEFA, który był takim pucharem też jakby wydawało się niżej notowanym, to tam piękne mecze w 90-tych latach grał Juventus Turyn.